Jest mi niezwykle miło, że w naszej serii podcastów Polskiej Akademii Nauk, a także wideokastów, goszczę dzisiaj osobę, która powie nam sporo o czymś, co ciekawi nas wszystkich. Pani profesor Aleksandra Uszczyńska jest, bowiem, specjalistką od psychologii. Dziękuję serdecznie, że się zgodziłeś z nami porozmawiać. Dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Dobra, to powiedz mi w prostych żołnierskich słowach, co to w ogóle jest ta psychologia? Jak sama nazwa wskazuje w prostych i żołnierskich słowach, to jest dyscyplina, obszar nauki, który zajmuje się psychiką człowieka. Czyli staramy się zrozumieć emocje, motywacje, myślenie i zachowania człowieka, które wpływają na jego funkcjonowanie w bardzo różnych rolach. A to się da w ogóle zrobić? Jak najbardziej. No to podaj jakiś przykład, jak można to zrobić. Zajmujemy się tym na przykład wymyślając różnego rodzaju testy i kwestionariusze, które pozwalają nam ocenić na przykład jaka jest struktura osobowości, ale powiedziałem, osobowość to jest taka rzecz, którą akurat ja się nie bawię. Bawię się raczej, raczej tym, co bezpośrednio bardzo szybko będzie wpływało na zmianę zachowań człowieka, o, czyli na przykład... Różnego rodzaju przekonaniami, różnego rodzaju emocjami, myśleniu o sobie, myśleniu o innym, myśleniu o świecie. Te nasze różnego rodzaju myśli, część z nich pojawia się automatycznie, część jest refleksyjna, sprawiają, że rzeczywiście czasami nam przychodzi automatycznie podejmować pewnego rodzaju zachowania. Na przykład, teraz oboje siedzimy. Nie myślimy o tym, że siedzimy, zgadza się, ale jest to pewnego rodzaju zachowanie, które wpływa na awutalii, ale również niestety i na depresję. To znaczy zmienia się metabolizm tak naprawdę. Psychologia... Zobacz, ciebie, ja teraz ciebie. wpadam w depresję, to chcesz powiedzieć? Nie chcę powiedzieć, że wpadasz w depresję, ale Ale z każdą jest, sekundą si jak siedzę... Jest to czynnik ryzyka rzeczywiście, hmm. do tego, że rzeczywiście będą się pojawiać takie zmiany somatyczne najpierw w ciele, a później w centralnym układzie nerwowym, które będą sprawiać, że no rzeczywiście większe ryzyko depresji się pojawia. Ale zaraz, chwila, to, ja muszę, to, to jest dla mnie bardzo istotna informacja. Całe mhm. życie, już prawie że pół wieku okay. siedzę, to co ja mam zrobić? No, leżeć? Okej, okay. nie zawsze, nie wszyscy możemy zmienić nasze zachowanie w ten sposób, że rzeczywiście zrezygnować w okres biurka, ale na przykład w jednym stanie w Australii zdecydowano, że właśnie z no z, kotując, z psychologami zdrowia, ja jestem psychologiem zdrowia, więc tam ten mój wątek, Szkoły się umówiły, porozmawiały ze specjalistami z zdrowia publicznego i psychologami i zdecydowały się zmienić wszystkie biurka szkoła, wszystkie ławki w szkołach na ławki stojące. Czyli nie ma w jednym stanie Australii, nie ma w, w szkołach podstawowych i takich szkołach niższych, średnich. W ogóle ławek, przy których dzieci siedzą. Czyli te dzieci muszą cały dzień stać, rany łoskie. Co jest fajne, dzieciaki zaczęły zmieniać miejsce, w którym stoją, tak? Czyli nie siedzą cały czas z jedną osobą non-stop, ale zaczęły podchodzić do innych osób, zaczęły z nimi rozmawiać i okazało się też, że zmieniały pozycje, czyli część osób się kładła w sali, czuła się przez to wygodniej, bardziej komfortowo, część siedziała gdzieś pod ścianą, a sporo osób też stało. Czyli e, zmieniło się coś w grupie po pierwsze, ale również młodzi ludzie zaczęli się czuć bardziej komfortowo, tak jak powiedziałam. Nie wiem, czy możemy kontrolować w tej formie nasz wywiad, jakby czy nie powinniśmy teraz wstać, aby się położyć, ale trudno, ciężko nam było z tym skrętem. To jest fajne. Tam można oczywiście zmienić, to znaczy można zrobić w ten sposób, że jeżeli nie ma takiej możliwości, no to e, możemy robić tak zwane aktywne przerwy, czyli po e, godzinie wstać minimum na jedną minutę a, i e, wyciągnąć się Okay, Wyciągamy się, wyciągam się tak, panie profesorze. Halo, halo. Tak jest. Nie tak, naciskamy nogami, stopami do podłogi. Naciskamy. Czuję, że się Okej. Okay. Okay. Już, już, już tej Już w Ale minuta. My zrobiliśmy tylko mini-mini, więc to jest to, co można by było między innymi zrobić. Super. A to to, sobie to sobie super ciekawe. Nie wiedziałem, że, że takie rzeczy można w psychologii zbadać. A dla kogo to wobec tego jest? Kto powinien się psychologią zająć, kto będzie to studiować. Okej. Okay, to, o czym powiedziałam, to w ogóle jest tylko jeden mały, mały bardzo wątek. A psychologowie w tym obszarze, który jest dla mnie bliski akurat, czyli w obszarze psychologii zdrowia, psychologii klinicznej, również psychologii sportu, pracują w bardzo różnych, powiedziałabym, kontekstach i środowiskach, pomagając ludziom różnego rodzaju osobiste potrzeby. Realizować w taki sposób, że będzie to i dla nich, i dla ich osób bliskich, i dla tak zwanego społeczeństwa, do mnie mówiąc, mm -hmm. jak najbardziej korzystne, że będą się czuć spełnieni, a że problemy ze zdrowiem psychicznym, a które oczywiście część ludzi ma, yy, będą jak najmniej utrudniać im codzienne funkcjonowanie, na przykład, nie wiem, bycie. Partnerem, w bliskiej relacji, bycie pracownikiem, bycie studentem oczywiście również. Tutaj, może taką anegdotę powiem. Kiedyś pracowałam w Wielkiej Brytanii uh, na University of Sussex i uh, poszłam do lekarza pierwszego kontaktu, żeby się zapisać. Uh, I m, pani doktor mi pyta, a kim pani jest? A ja mówię, że jestem uh, Clinical Psychologist, czyli jestem psychologiem klinicznym. I pani doktor GP. Od razu wiedziała i mówi: Wy potraficie bardzo dużo. Wy potraficie bardzo dużo. A skąd Pani jest? Gdzie pani, co pani robi? A ja mówię, że zajmuje się właśnie tym problemem bliżej akurat zdrowia somatycznego, i od razu mówi, to my mamy takie spotkanie um, naszych lekarzy tutaj z e, z Sussex. Może Pani przyjedzie i opowie na przykład nam coś o tym, jak komunikować e, e, złe wiadomości pacjentom w taki sposób, żeby um, no nie Jeszcze było się to... ucieszyli. No jednak żeby się ucieszyli, ale w taki sposób, żeby skłoniło ich to nie tyle do wycofania się i zaprzeczania na przykład, ale do takich działań, które y, będą jak najmniej przynosiły szkody. Nie, to by, oczywiście troszkę żartuję, ale to mówi się o tym, że psychologia bywa wykorzystywana w marketingu, no po to, żeby ludzie troszkę wciskać kit. Czy to faktycznie tak jest? Nasi absolwenci zaję. Y Znajdują pracę w bardzo różnych obszarach, i powiedziałabym, to od ciebie zależy, człowieku, co chcesz. I rzeczywiście przyznam, że mam studentów również takich bardziej dojrzałych studentów wiekowo a i młodych studentów również, którzy przechodzą ją wprost. Wiemy właśnie, że psychologia się tym zajmuje, ale my chcemy robić coś, co będzie bardzo sensownego. I można powiedzieć, że ten marketing z jednej strony może służyć rzeczywiście e, wciskaniu, żeby ktoś kupił kolejną parę, nie wiem, butów, tak, albo cokolwiek innego, albo na przykład, żeby kupił e papierosy określonej firmy i jak to sprzedać tak, żeby to było dostępne dla, znaczy było atrakcyjne przede wszystkim dla młodych ludzi. E, ale również można to wykorzystać w tej drugiej stronie, czyli właśnie zachęcając na przykład. E, Młodych ludzi do szukania alternatywy dla zapalenia e papierosa, czyli w jaki sposób można osiągnąć ten sam stan niestety nie tak szybko jak za pomocą e papierosa, ale w jaki sposób można osiągnąć ten sam stan e przyjemności, odprężenia, a jednocześnie poczucia kompetencji e w różnych trudnych sytuacjach bez Oddawanie kasy dużemu koncernowi, który to produkuje. Dobra, to to co to, 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 to mówisz, to że to jest troszeczkę tak, jak że, że jest jasna strona mocy, ciemna strona mocy, a jak, jak używamy tej mocy, to troszkę od nas to zależy. Prawda, to prawda, e, Ale młody człowiek kiedyś powiedział, to Spider-Man, że with great power comes great tak, responsibility. Tak, I tak więc myślę, tutaj się. W wielką macie odpowiedzialność, myślę, skracam psychologów się. i psychologii. Powiedz mi wobec tego, jak to jest, czy na psychologii, na osoby, które są właśnie szczególnie dojrzałe przemyślane mają wszystko. Czy to może jest, tak? to jest taki stereotyp, że na psychologię trafiają osoby, które także ze sobą chcą sobie w pierwszym rzędzie poradzić? Jak to jest z twojego doświadczenia? Mamy i takich, i takich studentów. Mamy naprawdę bardzo dużo studentów, którzy są powiedziałabym niezależnie od wieku, świadomi tego, że chcą robić coś dobrego. Tak bym powiedziała. I nie kierują się tym... Chce być kierownikiem albo chcę manipulować ludźmi i poznać, w jaki sposób można by było manipulować ludźmi, ale właśnie mają taką dużą gotowość do tego, żeby zmieniać świat, pomagać innym, oczywiście, a w formie właśnie albo psychoterapii, albo na przykład może coś powiem później o psychologii sportu, jak zdążę. <laughs> ale na przykład mamy w tej chwili taki projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, to jest projekt naukowy, bo można oczywiście zostać też naukowcem, jeżeli ktoś chce to robić. A nauka niekoniecznie no, tylko i wyłącznie siedzenie samemu w laboratorium i przesłuchiwanie jakiegoś biednego klienta. Na przykład w takim projekcie, który w tej chwili realizujemy, Like a Pro, współpracujemy z dziewięcioma firmami, które produkują nowę, nową żywność z alternatywnych protein. Grzyby, bakterie, rzepak. Z... Tak, jak gdzie świerszcze i robaki. Oczywiście też mogą być. Produkują, można z nich pozyskiwać właśnie alternatywne proteiny. I można z nich robić na przykład smoothie albo lody, różnego rodzaju patony. No i właśnie do tego, żeby nie kojarzyło się to ludziom tak, jak mówisz, tak? Że co nam ktoś tutaj wciska, żebyśmy jedli robale. Nasza rola jako psychologów w tym zespole jest taka, żeby zastanowić się razem z konsumentami, ale też i z producentami, i z organizacjami pozarządowymi, które się zajmują, no właśnie tak zwanym Sustainable Food Systems, czyli takimi zrównoważonymi systemami żywności, co jest kluczowe dla konsumentów, jakie są problemy i bariery w w tego i niekoniecznie ten, że wstręt, o którym wspomniałeś, ale na przykład bardzo wiele osób boi się nowych rzeczy. I stąd właśnie zastanawiamy się, w jaki sposób przełamać taką neofobię w stosunku do nowego rodzaju żywności. Właśnie, szukamy różnego rodzaju e, motywacji. Część ludzi chce jest zainteresowanych znalezieniem czegoś nowego w życiu, i to jest też jeden z takich obszarów, który można próbować nowe rzeczy. Więc są tacy, którzy się boją, a są tacy, którzy bardzo chcą wiele nowych rzeczy. Super ciekawe, ja, ja sam jestem no filmem w, pamiętam w Meksyku, zajadałem się świerszczami, także wszystkim polecam pyszna sprawa. Natomiast to, co z tego całego obraz mi się wyłania, to że psychologia to jest. Coś, co jest dla ludzi, którzy się chcą rozumieć innych, którzy chcą potencjalnie im pomóc, chcą lepiej rozumieć motywację, potencjalnie także oczywiście w celach perswazywnych, ale niekoniecznie w złych celach. To powiedzmy, tak nie jest psychologia? Kto nie powinien się psychologią zajmować? To mnie zaskoczyło. Się, to, to Każdy patrząc. ma się. Myślę, że. Nie ma takiego zestawu predyspozycji, ja nie wiem, manualnych, psychomotorycznych, jakichkolwiek innych, które determinowałyby to, że ktoś nie może zostać psychologiem, czy też nie może pójść na takie studia i później próbować uprawiać ten zawód. Wydaje mi się, że mamy studentów bardzo, bardzo różnych, mamy studentów z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy świetnych studentów niewidomych na przykład. Mamy świetnych studentów, którzy mają różnego rodzaju problemy ze zdrowiem psychicznym, na przykład też. Mamy też studentów, na przykład LGBTQ, i to są świetni studenci, którzy później uczą się pewnego rodzaju narzędzi, które na przykład mogą zastosować się w, w swoim specyficznym kontekście, który znają bardzo dobrze więc um, wydaje mi się, że każdy rzeczywiście. No dobra, bo jakby, powiedzmy no, te przykłady, które wymieniłaś są dosyć lajtowe. Nie wyobrażam sobie, dlaczego miałby osoba LGBTQ nie studiować jakiegoś kierunku studiów, ale wyobraźmy sobie osobę, no, Kto ma bardzo ograniczoną empatię, bardzo ograniczoną teorię umysłu, czyli umie też sobie, co ktoś inny myśli. Czy taka osoba też będzie w stanie być dobrym psychologiem, psychologicznym? Jak najbardziej. Myślę, że dajemy takie narzędzia w czasie studiów, które pozwalają zwiększyć całą świadomość każdego z nas, każdego, każdego studiującego, ale też prowadzącego zajęcia, bo to jest stałe uczenie się. Wydaje mi się, że jak najbardziej takie osoby też yy, yy, mogą poznać siebie, jeżeli tylko chcą, jeżeli mają minimalne kompetencje i chęć, i motywację do tego. My dajemy umiejętności i dajemy środowisko, powiedziałabym, w którym można to robić, w którym można ćwiczyć. Więc jeżeli ktoś ma motywację, żeby to robić, to jak najbardziej tak. Okej, okay, czyli można się poznać siebie lepiej, poznać innych lepiej, tak. troszkę uzyskać narzędzi, właśnie, tak. żeby te emocje także... No to, to, to jest dla mnie argument. Jeśli sobie słabo z tym radzę, no to mogę pójść na studia, żeby tego rodzaju narzędziówkę uzyskać. Okej, okay, tak. to, to, to kupuję. Ale a propos kupuję, to powiedz, czy po psychologii się dobrze zarabia? Absolutorium naszych studiów pracują w bardzo, bardzo różnych yy, obszarach. No i można zarabiać bardzo dobrze. Można zarabiać. Jak wszędzie. <laughs> Czyli e, ci, którzy są naprawdę dobrej klasy specjalistami, e, znajdują świetną pracę. Tu może przy, znowu podam przykład e, moich współpracowników, e, dziewczyn, które są absolwentkami psychologii, które ze mną kiedyś współpracowały. W tej chwili większość z nich ma własne firmy. i Duża część e, prowadzi no właśnie praktykę psychologiczną w obszarze terapii poznawczo-behawioralnej z dziećmi, a, które mają różnego rodzaju problemy z dziećmi, z rodzicami, e, z dorosłymi, z różnymi e, e, osobami z, e, powiedziałabym, tak zwanej populacji ogólnej, czyli e, od krawca po szefa sądu i e, dostarczają im w stosunkowo krótkim czasie, bo taka terapia potrafi trwać nawet 8 tygodni tylko, no właśnie różnego rodzaju narzędzi, które pozwalają ludziom Poradzić sobie z fobią na przykład dotyczącą latania a samolotem, e, ograniczyć lęki społeczne, ręki przed przemówieniami różnego rodzaju. E, tak jak mówiłam, poradzić sobie na przykład z używaniem substancji, co jest dużym problemem wśród e, również osób, które zajmują bardzo wysokie stanowiska. E, I dziewczyny naprawdę mają bardzo przyzwoite dochody, czyli jeżdżą Mercedesami, o tak by powiedziała, na przykład nowymi, tak? Czy innymi nowymi, dobrymi samochodami, o tak określają. Okej, okay, w związku z tym, jak ktoś chce, to jest w stanie tak. potem znaleźć dobrą pracę, to, tak. to jest na pewno bardzo istotne, no dla wszystkich osób, które nas słuchają, to, to jest istotna informacja, Jasne. bo Jasne. oczywiście społeczna misja to jest ważne, no, ale koniec końców także jest istotne, czy ma się opcję do wyboru. Jasne, a najlepiej I... jedno z drugim połączyć, prawda? I myślę, że tutaj właśnie Psychologia daje takie możliwości, czyli można robić coś dobrego dla siebie i dla innych. Właśnie te moje współpracownica, o, o którym mogłabym powiedzieć, zarabiają bardzo przyzwoite pieniądze, ale jednocześnie na przykład jedną dziesiątą swoich pacjentów przyjmują za darmo. Czyli dla osób, które mają bardzo duże trudności finansowe. Dla studentów jedna, jedna z dziewczyn przyjmuje na przykład niepełnosprawne osoby za darmo, niezależnie od tego, ile to procent wychodzi, ale osoby z niepełnosprawnością przyjmuje za darmo. Więc myślę, że można połączyć. I, I to sanujemy. Tak. To jest zdecydowanie godne podziwu i, i, i bardzo też dobrze świadczy o tym właśnie, tak. że te osoby mają taki tak, etyczne. można też może o jeszcze jednym przykładzie powiem, na przykład można zrobić, też mamy taką koleżankę w Katowicach w naszej uczelni w SWPS-ie, która wymyśliła taki systemowy program dotyczący redukcji przemocy w szkołach. I tu mówimy zarówno o różnego rodzaju werbalnej przemocy, hajtowaniu, które się... Oczywiście powszechnie w szkołach zgadza. Można by było powiedzieć nic nowego, ale Małgosia Bucik zrobiła to w taki sposób naprawdę bardzo porządny, czyli e, e, prowadziła różnego rodzaju grupy z młodzieżą, z nauczycielami, z pedagogami, którzy współpracują z rodzicami e, i z tych grup e, przygotowano po pierwsze pewnego rodzaju aplikację, a, która jest, Dostosowana do tego, co młodzi ludzie są gotowi przyjąć jako fajny i adekwatny produkt, ta aplikacja służy do bezpiecznego zgłaszania tego typu hmm. aktów. Z drugiej strony jest system specjalistów, czyli młodzi ludzie zgłaszają, nie zgłaszają tego gdzieś próżnie, tylko do specjalistów, którzy bardzo dbają o anonimowość. Zbierają informacje i starają się pomóc, jak i również są szkolenia dla personelu w szkole. Czyli idea jest taka, że ten system powinien działać sam z siebie, powiedziałabym, a psycholog jest osobą, która wymyśliła ten system i udoskonala go stale tak, żeby pasował do obecnych potrzeb, czyli podkręca go, powiedziałabym, od czasu do czasu. No, i to są takie produkty, które można sprzedawać, tak? Podkreślam, że to nie jest tylko, nie wiem, aplikacja, którą każdy może zrobić, ale po właśnie takim dobrym rozpoznaniu całego systemu tworzy się narzędzie, w niektórych przypadkach też właśnie z pomocą sztucznej inteligencji, na przykład program szkoleniowy dla nauczycieli i dla w ogóle całego personelu w szkole, w jaki sposób reagować, jak odpowiadać kiedy młody człowiek zgłasza tego typu sytuacje. Mhm. Powiedz mi, bo jest taki stereotyp o osobach, które zajmują się psychologią, mhm. no, że zawsze jak się z taką osobą rozmawia, to czy, o, czy ktoś mnie czasem nie analizuje, czy, czy oni siedzą mi w mojej głowie, czy nie, nie wiedzą, co myślę, co czuję. Mogę byś zaadresować? Bo no, to jest takie, warto tego rodzaju mity rozwiewać. To znaczy, po pierwsze myślę, że to, to rzeczywiście dotyczy przede wszystkim takiego spostrzegania psychologów, którzy są psychologami klinicznymi, czy mają takie kształcenie w obszarze klinicznym, bo mamy też psychologów, którzy się zajmują sportem, edukacją, a i ścieżka kształcenia może przede wszystkim na tym się koncentrować, czy też na przykład z psychologią, więc bez odpowiedniego urządzenia niestety nie widzę, jak ci się tam na przykład w tej chwili wasopresyna, czy epinoutryna w centralnym układzie nerwowym wdziela. Więc nie mogę zajrzeć Ci w oczy i powiedzieć, że ja wiem. Natomiast do tego, żeby coś wiedzieć więcej, o Tobie wiem bardzo mało, na przykład. O tym, żeby rzeczywiście coś więcej o Tobie wiedzieć, to musiałabym przeprowadzić diagnozę. I ta diagnoza, do tego, żeby była trafna, też jest bardzo wystandaryzowana, i musiałabym to zrobić za Twoją zgodą. W związku z tym nigdy, nigdy nie używamy, staramy się nie używać, a tak powiedziałabym, etycznie jest nie używać takich narzędzi, które pozwalałyby na to, żeby wedrzeć się komuś do głowy. Ten zawód opiera się na zaufaniu, prawda, więc tutaj jakby bardzo staramy się chronić to, co dotyczy prywatności drugiej osoby, tego, gdzie ona chce, a gdzie nie chce ujawnić nam jakieś informacje i zbieramy w celu już konkretnej pracy psychologicznej, też tylko te informacje, które są konieczne do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje i wiedzieć, jak postępować. No, gdybyś zaglądała mi do głowy, no. to mówiłabyś to samo, co powiedziałaś, więc jakby to nie jest dla mnie wystarczający argument, ale, ale okej, okay, no to samo to Hemingway miał taką sytuację, że wiele lat mówił, że śledzi go CIA, Wszyscy uważali go za paranoikę wręcz go tam chyba w pewnym momencie ubezwłasnowolniła rodzina. No wiele lat po śmierci okazało się, że faktycznie go śledziło CIA. Także samo to, że, że mamy podejrzenia, to niekoniecznie znaczy, że ktoś nas, jest paranoiczny, nie znaczy, że ktoś nas nie, nie śledzi, ale odpuśćmy, tak? i Wierzę ci, myślę, że to faktycznie jest stereotyp, który no, kompletnie jest nonsensowny. Zgadzam się, no w końcu to wszystko jest, skoro to jest evidence-based, no to musi być ustandaryzowane, musi opierać się na testach. Jest. W związku z czym faktycznie, nawet gdybyś chciała, to prawdopodobnie by się nie dało za dużo wyciągnąć z cięś głowy bez, bez procesu badawczego, ale chcę znowu się tutaj zagiąć jakieś podchwytliwe pytanie. Powiedz mi, co cię zaskoczyło? Jakby w... poszłaś na psychologię, studiowałaś, kurczę. Tego nie, tego nie myślałam, że będzie. Myślę, że bardzo, tak jak wiele osób, myślałam, że będę właśnie takim klasycznym psychologiem klinicznym, czyli że się będę zajmować głównie pacjentami, pracować. Jeden na jeden powiedziałabym a twarzą w twarz yy, yy, osobami, które mają depresję, zaburzenie lękowe, no właśnie zaburzenie dotyczące na przykład yy, odżywiania się, a, czyli anoreksję czy bulimie, a okazało się, że to pole jest dużo, dużo szersze. Hmm. tak? Czyli yy, psychologia kojarzyła mi się właśnie przede wszystkim z taką pracą z pacjentem z problemami psychicznymi. A od 20 lat pracuję z osobami, które nieco dobrze funkcjonują, ale mają, no właśnie, różnego rodzaju inne niedoskonałości swojego życia, które chcieliby zmienić. W ogóle nie myślałam o takich obszarach psychologii, jak na przykład wspomnę o tej psychologii sportu w takim mhm. razie. Czyli, że psycholog może pracować w kontekście sportu, i nie jest to praca tylko i wyłącznie z zawodnikiem, to jest praca z trenerem, z rehabilitantem. O, ciekawe. Często z całym klubem, czyli z różnymi osobami ze... Pełniącymi bardzo różne funkcje w klubie, dotyczące z jednej strony zawodnikiem, czyli pewnego rodzaju treningu mentalnego, który pomaga w redukcji efektu stresu, który, jak się domyślasz, u zawodników takich czołowych jest ogromny. Wystarczy sobie pomyśleć o tym, że poza normalnymi streserami masz zmianę diety, zmianę strefy czasowej, zmianę temperatury. Z zmiany nawyków dotyczących snu, wszyscy mówią w innym języku, regulamin jest inny, miejsca, w którym przebywasz są inne, bo idziesz gdzieś na zawody, więc poza tym treningiem mentalnym, który potrafia przygotować pewne rutyny razem z zawodnikiem, a wdrażać pewnego rodzaju automatyzmy, E, pracujemy z, no z trenerami i z całym klubem, na przykład e, znowu trochę będę miała taki zjazd kliniczny, Wśród zawodników czołowych, takich, którzy są w tak zwanym elite athletes, czyli e, e, porabiają profesjonalnie ale na poziomie wyczynu międzynarodowego. Okazuje się, kiedyś myśleliśmy, że to są takie super zdrowe jednostki, które mają wszystko tak uregulowane, że nic im nie grozi. Jest niemal dwa razy więcej e, problemów psychicznych, a głównie jest to depresja, problemy dotyczące zaburzeń snu, zaburzenie lękowe i używanie substancji psychoaktywnych, na przykład poza sezonem w danej dyscyplinie, ze względu właśnie na to bardzo duże obciążenie. A więc nie pracuje się z zawodnikiem, pracuje się z całym klubem, robiąc na przykład tak zwany Mental Health Awareness Week. A w którym wszyscy są uczeni jak rozpoznawać takie oznaki, które mówią, że coś się może dziać nie tak, jak pytać i jak rozmawiać z osobą, która zgłasza, gdzie tę osobę odesłać, czyli jak szukać, gdzie by wszyscy wiedzieli jak szukać pomocy, a jednocześnie demitologizujemy to, że sportowcom nie można, bo są silni twardzi i mistrzami, więc nie jest to kompatybilne z nowoczesnym sportem. jest jest jak najbardziej. Super, ciekawa sprawa i fajnie. Bardzo mi się podoba to, co mówisz o pracy z całym zespołem, a nie tylko jeden na jeden, bo to jakby faktycznie... To może być za późno, bo to wtedy trafia do nas na ogół już człowiek, który jest naprawdę w... sam sobie nie poradził, widziałaby. Wiesz, już zrobił wszystko, co mógł, przeczytał wszystko we wszystkich social media i w innych miejscach, więc jest to za późno. Problem dotyczy tego, żeby... Trener wiedział, o czym rozpoznawać, że ktoś może mieć problemy ze zdrowiem psychicznym. Żeby również fizjoterapeuta wiedział, tak? I o tym, żeby wszyscy wiedzieli, jak odpowiedzieć, kiedy ktoś powie: Nie mam już siły. Sport to tylko pieniądze i wcale mnie to nie grać. Super fajna rzecz, rzeczywiście. To przejdźmy do mniej fajnych. Powiedz mi. Ale z ręką na sercu, nie? Słuchaj, no, jesteśmy w, w gronie przyjaznym. Powiedz mi. Jakie było twoje największe rozczarowanie związane z psychologią? Nie wiem. <grym /dyskujesz> Brak. To wspaniałe. To też o największe. No dobra, do, do to podaj jakiś przykład. A już nie, nie, nie rupę rankingu. Myślę, że są takie obszary, które są yy, rzeczywiście bardzo trudne i one wynikają bardziej z kontekstu, powiedziałabym, a nie z samej, yy, samej psychologii. Kiedyś, jako bardzo młody psycholog, kiedy Przygotowywałam się do tego, żeby pracować właśnie klinicznie. Trafiłam do takiego ośrodka, w którym udzielona była pomoc kobietom, które doznawały przemocy. Głównie od swoich partnerów fizycznej, seksualnej, emocjonalnej, finansowej, bardzo różnej. To było lata temu i rzeczywiście system wtedy jako tak nie istniał, powiedziałabym, czyli nie było gdzie do kogo odesłać, Taką osobę, taka osoba nie tylko potrzebuje, a powiedziałbym, psycholog w tej sytuacji jest ostatnią osobą, która może coś pomóc, jest potrzebny system prawny, opieki społecznej, medyczne, case manager, który pozwala szybciej, sprawniej przejść przez ten system, czasami tak zwany adwokat. w Stanach Zjednoczonych jest taki system adwokacji, czyli osoba, która w pewnym treningu, z normalnie z lokalnej społeczności, jest takim wsparciem, powiedziałabym na co dzień. I no, było to, powiedziałam, zderzenie rzeczywiście za ścianą z tego powodu, że ośrodek, w którym pracowałam, miał ponad 4,5 tysiąca osób, którzy w tym czasie, kiedy ja byłam tam, przez pół roku może się pojawiały. I rzeczywiście część personelu mieszkała na miejscu, bo tak powiem, ponieważ dawała z siebie bardzo dużo, i tutaj myślę, że rzeczywiście to jest też jeden z takich problemów dla klasycznych psychologów klinicznych, że jeżeli um, nie mając dobrych narzędzi, nie mają dobrej superwizji, nie zaangażują się, zaangażują się właśnie w taką trudno powiedziałabym, pracę, no to grozi im bardzo szybkie wypalenie, a czyli zaczynają odczuwać. Się niechęć do tego, niemożliwość proste, poradzenia sobie z ogromem problemów, zaczynają myśleć cynicznie i no wtedy jest rzeczywiście trudno tą rolę realizować zawodowo na dobrym poziomie. Okej, okay, czyli to bardzo ważna rzecz, którą powiedziałeś, że trzeba samemu siebie monitorować, patrzeć, co się dzieje. To pójdźmy w optymistyczniejszą stronę, już tak, żeby, żeby troszkę optymistyczny akcent był pod koniec. Powiedz jakąś miłą, czy zabawną historię, która ci jest psychologią Kojarzę albo przydarzyła? Ja po prostu lubię moją pracę. <laughs> no nie jest może ani zabawne, ani nie jest jakąś super anegdotą, ale rzeczywiście dała mi praca i tu praca naukowa. To też jest jedna ze ścieżek rozwoju, y, którą można wybrać. Dała mi, mam wrażenie, bardzo, bardzo dużo. Część mojego życia spędziłam w Niemczech, część spędziłam w Wielkiej Brytanii, część spędziłam w Stanach Zjednoczonych. I w każdym z tych krajów współpracowałam z innym zespołem, w innym obszarze troszeczkę, tak naprawdę, bo tak trochę szłam za pracą, powiedziałabym. I wydaje mi się, że dzięki temu rzeczywiście yy, dało mi to taką bardzo szeroką, może nie bardzo szeroką, ale szeroką perspektywę widzenia różnych rzeczy w różnych, bardzo różnych kontekstach i tego, że rzeczywiście to, że. Funkcjonując w pewnych systemach w Polsce i w Wielkiej Brytanii, na przykład, mogę zrobić co innego, co będzie skuteczne a, i osiągnąć trochę co innego. I dało mi też taką możliwość, właśnie pracowanie w takich zespołach, tak jak powiedziałem, w tym projekcie, który się zajmuje alternatywnymi projektami, których jest e, i FISKA organizacja zajmująca się właśnie Sustainable Food Systems. E, i duża firma z Luksemburga i z Francji, która zajmuje się produkcją nowych protein i grecka uczelnia, która się zajmuje konsumentami, powiedziałabym, i tego w jaki sposób oni postrzegają różnego rodzaju nowe zmiany. Więc mogę pracować z ludźmi, którzy robią bardzo różne rzeczy i to jest takie, powiedziałabym, dosyć niezwykłe. Dobra, to ostatnie pytanie. Poleciłabyś studiowanie psychologii komuś ze swojej rodziny? Tak, jak najbardziej. Już mi się to zdarzyło zrobić. Okej, okay, czyli nawet najbliższym tak. polecasz. Tak. Jak najbardziej. Super. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani profesora Łuszczyńska. Bardzo się przekonałem się prawie, że może zacznę psychologię. Super ciekawy temat. Dziękuję. Dzięki.